Panocia, spocznij! Szanowni Państwo, spotykamy się dziś przy tablicy upamiętniającą 71. rocznicę odzyskania niepodległości, która została odsłonięta w dniu 11 listopada 1989 roku. Na tablicy znajduje się wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy i symbolu odzyskania niepodległości. W tym miejscu znajduje się również płyta Wincentego Witosa, twórcy państwa niepodległościowego, oraz tablica poświęcona żołnierzom wyklętym. Jest tu również pomnik upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Monument z tablicą pamiątkową w hołdzie bohaterom, którzy walczyli i oddali życie za wolną Polskę. Proszę delegację o złożenie wiązanych kwiatów. Podoczą baczność! Na prawo! Patrz! Thank you.
Thank you.
prawo, wprost. Za mną! Marsz! Thank you.
Za mną! Marsz! Thank you.
zawsze. Prawo, zwrot. Pododdział baczność, równaj w prawo. Pododdział baczność, pododdział spocznij. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nasz zastrzyk niepodległościowy przy pomniku upamiętniającym Władysława Sebyłę. Pomnik w postaci głazu z tablicą upamiętniającą Władysława Sebyłę, poetę, żołnierza września zamordowanego przez stalinowskich oprawców w kwietniu 1940 roku. Na cokole pomnika umieszczona jest urna z ziemią pobraną z miejsca kaźni katyńskiej, symbolizującego wszystkie miejsca egzekucji polskich oficerów na wschodzie. Witam pana senatora Ryszarda Majera, wicewojewodę Roberta Magdziarza, przedstawicieli władz samorządowych, wicestarostę powiatu kłobuckiego panią Zdzisławę Kal, burmistrza Kłobucka pana Jerzego Zakrzewskiego. Witam przedstawicieli oraz poczty sztandarowe, służb mundurowych, Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, Służby Więziennej z Ośrodka Szkolenia w Kulach, ZK Herby oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie. Witam organizacje kombatanckie, Ligę Obrony Kraju, Nadleśnictwo Kłobuck, Ochotnicze Straże Pożarne, Komendę Chówca ZHP Kłobuck. Witam placówki oświatowe z terenu gminy Kłobuck. Szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje pozarządowe oraz Was, mieszkańcy Kłobucka. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odegranie hymnu państwowego. Proszę dowódcę dzisiejszej uroczystości o wydanie stosownych komend. Pododdział baczność. Na prawo, patrz, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, hymn państwowy. Baczność.
Pododdział spocznij. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Słowa powiedziane przez marszałka Józefa Piłsudskiego, wypowiedziane tak dawno, jakże aktualne i dziś. Proszę teraz pana Dariusza Wojnowskiego o odczytanie apelu pamięci. Pododdział baczność, apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Żołnierze Wojska Polskiego, harcerze, mieszkańcy Kłobucka i okolic, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci, aby uczcić wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. W 105. rocznicę odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Stańcie do apelu! Wzywam do was legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach,
zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! Wołam niezłomnych żołnierzy oraz wszystkich działaczy ruchu oporu, którzy stawali bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezprawia. Wzywam żołnierzy wyklętych, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla was współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Pododdział Baczność, pododdział Spocznik. Proszę teraz księdza, kanonika Mieczysława Wacha o modlitwę za ojczyznę. Gromadząc się dzisiaj w przededniu 105. rocznicy odzyskania niepodległości, chcemy przez naszą obecność, pamięć i modlitwę podziękować Bogu za tych wszystkich, którzy nie wahali się oddać własnego życia, bo ojczyzna była wolna. Módlmy się. Boże Wszechmogący, polecamy Twojemu miłosierdziu poległych naszych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie drogiej nam ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko naszego narodu, ale także w obronie świętej wiary. Niech ich męczeństwo, poniesione w obronie wiary i ojczyzny, uwolni ich od męk czyśćcowych i wyjedna im nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego niepokalanej Matki oraz świętych patronów naszego narodu. Cześć ich pamięci. Módlmy się także o pomyślną przyszłość naszego narodu modlitwą księdza Piotra Skargi. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przyniosła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie kierowali. Przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
kandydatów. Pododdział, baczność! Na prawo! Patrz! Thank you.
pododdział Baczność, pododdział Spocznij. Proszę teraz o zabranie głosu pana senatora Ryszarda Majera. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, przygodni księże kanoniku, panie wojewodo, panie burmistrzu, pani starosto, przedstawiciele służb mundurowych, komendanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół, wszyscy zgromadzeni. W 1918 roku zwyciężyliśmy, ale to zwycięstwo nie było ani oczywiste, ani przewidywalne. Bo, drodzy Państwo, ojcowie założyciele tak naprawdę walczyli o przyszłość, o naszą przyszłość, ale do końca nie wiedzieli, dokąd będzie zmierzała ich droga. Sytuacja polityczna w 1918 roku była bardzo trudna, była bardzo złożona. Rozpadały się imperia. A co mieliśmy my? My mieliśmy ponad 120 lat utraconej niepodległości. Byliśmy rozkawałkowani, byliśmy podporządkowani, ale były dwa filary, które wtedy budowały rzeczywistość. Pierwszym filarem była pamięć o powstaniu styczniowym. To był ten element, który budował nową Polskę. Właśnie pamiętanie o powstaniu styczniowym. Drugim elementem, który scalał ziemię polskie, była wiara rzymskokatolicka. Oczywiście nie byliśmy narodem jednolicie wyznaniowym, bo byli protestanci, byli prawosławni, byli Żydzi, ale ten element wiary rzymskokatolickiej był najszerszy, najpowszechniejszy i kiedy przyszło nam budować zęby niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym, na nim się opieraliśmy. Wtedy zwyciężyliśmy. Czy, drodzy Państwo, zwyciężamy i dziś? Sytuacja polityczna, geopolityczna nie jest łatwa. Na Ukrainie pobliskiej wojna. Na Bliskim Wschodzie, wbrew pozorom wcale nie tak daleko, trwa wojna. Unia Europejska się zmienia, do końca nie wiemy, w którym kierunku jeszcze pójdzie. Ale, drodzy Państwo, po Waszej obecności tutaj nie boję się powiedzieć, że zwyciężamy każdego dnia, bo jesteśmy Polakami, dajemy temu świadectwo, jesteśmy patriotami, wierzymy w wolność, w demokrację, tłumnie wzięliśmy udział w wyborach parlamentarnych. Drodzy Państwo, ponad 70% uczestnictwa to jest bardzo dobry wynik. Wierzymy w przemiany. Wierzymy, że każdy dzień, kiedy się budzimy i patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, jest dniem, w którym zwyciężamy. Mimo trudności zewnętrznych, bo takie trudności są. I drodzy Państwo, mam takie głębokie przekonanie, że każde pokolenie przeżywało trudności zewnętrzne. Ale my, Polacy, potrafiliśmy sobie z nimi radzić. I dzisiaj z tymi trudnościami, które przynosi nam los, także sobie poradzimy. Bo jesteśmy narodem, który zwycięża. I musimy, drodzy Państwo, wierzyć, że zwyciężymy kolejne opresje, które los nam funduje. Dzisiaj pragnę Wam podziękować za tłumne uczestnictwo w tych uroczystościach, za pamięć, bo pamięć rzeczywiście buduje przyszłość. Szczególne słowa podziękowania pragnę złożyć na ręce pana burmistrza, który jest organizatorem tych uroczystości. I podkreślić jeszcze jedno. Zwróćcie Państwo uwagę, rozejrzyjcie się dookoła. Każdego dnia ziemia kłobucka pięknieje, pięknieje Kłobuc. Każdego dnia zwyciężamy. Chwała bohaterom! Proszę o zabranie głosu wicewojewodę Roberta Magdziarza. Czcigodny księże proboszczu, burmistrzu, starosto, poczty sztandarowe, służby mundurowe, wszyscy uczestnicy dzisiejszego wydarzenia na samym początku przywitali. Chciałem serdecznie podziękować, że tak licznie Państwo bierzecie udział w trzeciej i 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak jak Pan Senator przedstawił wszystkie ważne wątki, ja nie chciałbym powtarzać, natomiast chciałbym podziękować za to, że
jesteście z nami w tej ważnej chwili dla narodu polskiego, dla naszych ojców, którzy walczyli o niepodległość. Tak się składa, że również czynnie w historii mieszkańcy Głogucka brali udział i chwałę za to. Dzisiaj byliśmy w miejscach pamięci, ale pamiętaliśmy o naszych bliskich, którzy w tamtym okresie dali z siebie wszystko, często najwięcej, czyli życie. Na naszej ziemi mamy również groby powstańców śląskich, nie tak daleko, bo i nawet w Częstochowie są. Wspominamy ich, gdyż jest to odległość nieduża od centrum Śląska, ale również z ziemi kłobuckiej szła pomoc dla powstańców i o tym trzeba zawsze pamiętać. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział w tej patriotycznej i bardzo doniosłej chwili dla nas wszystkich. Dziękuję, że z Państwem mogliśmy być. Dziękuję panu burmistrzowi za organizację, za pamięć. Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości, działaniu i tak jak pan senator powiedział, że ziemia Głogucka, samo miasto Głogucka nadal tak pięknie się rozwija. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu burmistrza Głogucka, pana Jerzego Zakrzewskiego. Panie senatorze, panie wojewodo, szczególnie księże proboszczu, pani starosto, drodzy samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, strażacy, drodzy mieszkańcy, kochana młodzieży. Przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie na ten wspaniały zaprzyk niepodległościowy, który rozpoczyna świętowanie patriotyczne. Można wypowiedzieć wiele pięknych słów, które będą oddawały cześć i chwałę tym, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Ale takim świadectwem patriotyzmu, jakim jest dzisiejszy wieczór, dajemy to świadectwo i oddajemy tą cześć i chwałę tym, którzy, tak jak powiedziałem, za tą wolność i niepodległość walczyli. Dlatego z całego serca chciałbym wszystkim wam tutaj obecnym podziękować za obecność, za piękne gesty patriotyzmu, wszystkim służbom, które sprawowały nadzór nad tą uroczystością, ale przede wszystkim pocztą sztandarowym, wszystkim zaproszonym gościom, harcerzom, policjantom, służbom mundurowym, które zaszczyciły również naszą uroczystość swoją obecnością. Wielkie podziękowania kieruję do naszej wspaniałej młodzieży, która jest w pocztach sztandarowych, ale również uczestniczyła przy składaniu wiązanych kwiatów, wszystkim dyrektorom placówek oświatowych i przedstawicielom tych placówek, nauczycielom, uczniom i dzieciom, bo to oni powinni pamiętać w następnych latach o tych, którzy za tą ojczyznę walczyli i ginęli. My na co dzień, nie tylko od święta, powinniśmy to świadectwo patriotyzmu kultywować. Kultywować ją po prostu dobrą pracą na rzecz tych nawet małych ojczyzn, ale tylko, nie tylko dla małych ojczyzn, ale dla całego naszego narodu, bo to naszą pracą potwierdzamy i dajemy, tak jak powiedziałem, to świadectwo patriotyzmu. Dzisiaj rozpoczynamy świętowanie, ale również chciałbym już teraz zaprosić na kolejne uroczystości i kolejne wydarzenia związane z 11 listopada. Za chwilę koncert, jutro w imieniu własnym i księdza proboszcza zapraszamy na mszę za ojczyznę i pozostałe wydarzenia, które nawiązują do tego wspaniałego święta. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za obecność, za przyjęcie zaproszenia i tak jak powiedziałem, za to piękne świadectwo patriotyzmu. Chwała bohaterom! Baczność, wieś reprezentacyjna Wojska Polskiego.
pododdział spoczni. Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiega końca. Za chwilę nastąpi odprowadzenie pocztów sztandarowych oraz pododdziału. W ramach obchodów Święta Niepodległości zapraszam dziś do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku już za chwilę na godzinę 18 na widowisko pod tytułem Koncert w dobrym stylu Jesienna Osiecka. Koncert zostanie również powtórzony w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję organizatorom dzisiejszej uroczystości, burmistrzowi Kłobucka, pana Jerzemu Zakrzewskiemu oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku, Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku, Orkiestrze Dętej z OSP Kamyk pod batutą pana Adriana Borowieckiego. Dowódcą dzisiejszej uroczystości był komendant gminny druh Tomasz Cajler, a komentowała dla Państwa Dagmara Cajler. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Poczty sztandarowe. Baczność! W lewo! Zwrot! Za mną! Marsz! Szukam ich, gdzie oni są. Dobrze.
znajoma pomaga i reporterka nowa. Dzień dobry. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Co tam u ciebie słychać? Pozytywnie. Pozytywnie? Ale gdzie ty teraz serduszko jesteś w ogóle? Na Politechnice często. O proszę, a jaki kierunek? Budownictwo. O, elegancko. Politechnika najlepsza uczelnia, bo ja też tam skończyłam. Idziemy odnieść powodzenia. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie witam w Miejskim Ośrodku Kultury. Dzisiaj, przepraszam na samym początku za te parę minut opóźnienia, ale zazębiły nam się tutaj uroczystości. Jest z nami pan burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski. Przywitajmy go brawami. Musimy rozpocząć dzisiaj muzycznie i od razu tym koncertem, ale przypomniałam sobie, że 8 lat temu właśnie taką imprezą 10 listopada rozpoczęłam tutaj pracę w Miejskim Ośrodku Kultury, więc no nie mogłam sobie odmówić tego, żeby Państwa tutaj dzisiaj serdecznie przywitać. W Kłobucku... W Kłobucku świętujemy Święto Niepodległości już od dzisiaj, od godziny 11.11. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo są z nami przez cały dzień. Jutro uroczystości w kościele i jarmark, także cały weekend wspaniałych uroczystości w Kłobucku. Witam Was bardzo serdecznie i nim tutaj oddam scenę artystom, to oddam głos Panu Burmistrzowi. Dobry wieczór Państwu, witajcie kochani. Muszę płynnie przejść z tego tonu patriotycznego, takiego podniosłego, do bardziej takiego luźnego, bo przecież święto narodowe to radosne święto, bo święto niepodległości, czyli żyjemy w wolnym kraju. Dlatego też spróbuję to jakoś płynnie przejść w taki nastrój bardziej radosny i bardziej podniosły. Przepraszamy za lekkie opóźnienie, ale zaprzyk się przedłużył. Wybaczcie nam. Kochani, za chwilę Jesienna Osiecka, tak? Piękne utwory pięknej artystki, które będą w pięknym wykonaniu na pewno przez tutaj artystów, którzy za chwilę przed Wami wystąpią. Nie przedłużamy. Zapraszam Was serdecznie. Świętujcie jak najlepiej. Świętujcie radośnie. Dzisiaj, jutro i przez cały rok świętujcie w zasadzie. Bo żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Wszystkiego najlepszego. Kochani, bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo. Na zakończenie bardzo chciałam Państwu podziękować, że wspieracie tą kulturę, bo każdy grosik na kulturę jest bardzo ważny, przez to możemy robić dla Was tak wspaniałe koncerty. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, a Wy podziękujcie sobie brawami. Zostawiamy scenę artystom. Dziękuję. Pani dyrektor jak zawsze praktyczna. Każdy grosik. Zdjęcia
smutny. Sędzio tul, jak łaska boska, Polska Madonna, Madonna Polska. Sędzi daje szminkę francuską, piersi okryje szkarłatą bluzką. Sędzi daje na ciepło, Polska Madonna, Polska Madonna. Cieszę się ogromnie, że mogę ponownie w tym miejscu spotkać się z Państwem i z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Pół roku temu wiosenna Osiecka, dziś Osiecka w barwach jesieni. Będzie więc nutka melancholii, troszeczkę nostalgii, ale nie braknie też blasków jesiennego słońca. Wszyscy wykonawcy naszego dzisiejszego koncertu powitali Państwa piosenką Polska Madonna ze słowami rzecz jasna Agnieszki Osieckiej i muzyką Andrzeja Sikorowskiego. Trudno o lepszy wybór. Była bowiem w tej piosence taka polska nutka, jakich w twórczości Osieckiej wiele. Pięknie potrafiła Osiecka pisać o Polsce, bez zbędnego patosu, czasem szczerze, gorzko, ale zawsze z miłością. Takich akcentów będzie podczas dzisiejszego koncertu jeszcze kilka, ale zaczynamy od wspomnienia lata, od piosenki pod tytułem Zielono mi. Piosenka powstała w roku 1970. Osiecka zainteresowała nią za pośrednictwem kompozytora Andrzeja Dąbrowskiego, młodego jazzującego wokalistę i perkusistę. Ten tekst przeczytał i stwierdził wprost i od razu: nie będę tego śpiewał. Po pierwsze, nie będę śpiewał w ogóle po polsku, a po drugie, ten tekst jest niepoważny. Zielono mi jakieś konwaliowe dłonie. Nie, ten tekst nie jest absolutnie dla mnie. Ale ostatecznie dał się namówić i piosenkę zaśpiewał. To był debiut Andrzeja Dąbrowskiego i od razu debiut bardzo udany. Wygrał konkurs piosenki polskiej w Opolu. Tą właśnie piosenką. Zielono mi to piosenka, którą usłyszymy dziś w interpretacji pani Jagody Wybych. A zaraz potem piosenka Gdzie ta muzyczka? Autorem muzyki jest tu Adam Stanik, a piosenkę w 1980 po raz pierwszy zaśpiewał Andrzej Załucha. A tymczasem Zielono mi. Pachnie nam, no. Ja,
Adam Stanik i Gdzie ta muzyczka? I nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności. Wiedziała, o czym pisze. Rozstawała się wielokrotnie. Jej relacja i jej rozstanie z Jeremim Przyborą przypominaliśmy podczas spotkania z Wiosenną Osiecką. Dziś chcę wrócić jeszcze tylko do jednej sceny, sceny, która rozegrała się między Osiecką i Przyborą wiele lat po ich rozstaniu. Świadkiem tej sceny były między innymi Magda Umer i pani Alicja, wówczas żona Jeremiego Przybory.
Podobno tylko kilka słów zamienili z sobą Jeremi i Agnieszka, ale widać było między nimi tę niezwykłą intymność, tę niezwykłą relację. Pani Alicja, widząc zdziwienie Magdy Umer, miała ponoć powiedzieć: to ty nie wiesz, że oni kiedyś byli razem? Naprawdę? Tak, ale to było bardzo dawno i wiesz, to nie było nic poważnego. Nie wiedziałam, powiedziała Magda Umer. Nie wiedziała ona, nie wiedziała prawdy o relacji swojego męża z Agnieszką Osiecką. Wówczas jeszcze nie był mężem pani Alicji. Nie wiedziała pani Alicja, bardzo niewiele osób wiedziało i dowiedzieliśmy się o tym bardzo niedawno. Pani Agnieszka i pani Remi byli bardzo dyskretni. Chcieli, żeby nie dotknęło ich ludzkie gadanie. Ja nie odchodzę, kiedy trzeba, tak brzmi tytuł piosenki Agnieszki Osieckiej z muzyką Nataszy Iwanowej. Ona była też pierwszą wykonawczynią tej piosenki. Nie mówi tutaj Agnieszka Osiecka całej prawdy o swoich odejściach. Ona często odchodziła na nieszczęście tych, których pozostawiała. Dziś ja nie odchodzę, śpiewa dla państwa Martyna Kozioł.
świat, gdy chce się. Niewiele im trzeba, żyją się dalej. Szczęśliwą miłością, płaczem i Seweryna Krajewskiego z Agnieszką Osiecką. Był 1969. Osiecka poszła na koncert czerwonych gitar, a potem spotkała się z Rodowicz i wprost piła. Te ich czerwone gitary, wiesz, te żaboty, to jakiś zupełny kicz. Ale wkrótce miało się okazać, że Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski to znakomity duet i owocem ich wspólnej pracy jest wiele prawdziwych, znanych do dzisiaj wielkich przebojów. Andrzej Zieliński, jeden ze skaldów,
śmiał się kiedyś, mówił, jak Agnieszka ma smutny tekst, to przychodzi do mnie, a jak ma wesoły, to idzie do Krajewskiego. No nie do końca prawda, bo czyż wesołą piosenką jest ta piękna piosenka Uciekaj moje serce z filmu Jan Serce z 1981, a Nie spoczniemy, nim dojdziemy, piosenka nagrodzona w Sopocie w 1977, niby taka rozkołysana melodia, a tekst? Nieutulony żal, nienasycony głód, niewytańczony bal, nieuleczony ból. To przecież jest piosenka o niespełnionych marzeniach. Usłyszymy kolejną Uciekaj moje serce w wykonaniu Kornelii Musiał, potem Miasteczko Cud z muzyką Jerzego Satanowskiego i wreszcie Nie spoczniemy. Uciekaj moje serce. Kornelia Musiał. Thank you.
piosenka z filmu Jan Serce, a teraz Miasteczko Cud z repertuaru Ewy Błaszczyk w wykonaniu Korneli Duszy. Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypy w walce grał, i wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co robią, byle kto? Czerwone buty w sercu pstro, lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu: ty nie mów do mnie romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo ty na płonko jesteś jak ta dziura w bucie, czy szkoda dla ciebie mi? Ja nie mam ochoty do tego zamieścia, to chyba, że zdarzy się cud. Jesteś tu, ktoś by wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko klnął. Co ona była blada tak i drobna tak jak w polu mak, a on chciał dobrze i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, czy szkoda dla ciebie mi? Dasz mi jako nawet na szczęście, że skoczysz ciałego ród. Ja nie mam ochoty do tego zamieścia, to chyba wystarczy się cud. Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął i tam nie kochał, tylko bił i grając w bingo piwo pił. Zona była szara mysz, a z miastka wciąż nadchodził list. Powracaj, gdy ci szczęścia brak, a ona mu pisała tak. Ty nie mów do mnie w romantycznej walce, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi. Ty nie wiesz, czy dasz mi jako nawet na szczęście, czy słyszysz ciałego ród. Ja nie mam ochoty do tego podejścia, to chyba, że zdarzy się cud. Aż nadszedł dzień, wróciła tu i oczy się zaśniły mu. Wnet ją za żonę sobie wziął i cały rok się cieszył nią. Ona była stara tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodził na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. Ty nie mów do mnie w romantycznej walce, ty bardziej praktycznie o mnie mów. No bo to jesteś jak dziura w bucie, czy szkoda dla ciebie mi? Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej. Nie spoczniemy. Śpiewa Emilia Hejduk. Nie spoczniemy, nim dojdziemy.
Że napisawszy tekst, Osiecka natychmiast starała się zainteresować nim kompozytorów i wykonawców. I w efekcie zdarzało się nawet i tak, że do jednego tekstu dwóch kompozytorów jednocześnie pisało muzykę i potem były dwa różne wykonania. Tak było na przykład z piosenką Nie żałuję z repertuaru Edyty Geppert. Autorem muzyki do piosenki przez nią śpiewanej jest Seweryn Krajewski, ale jest jeszcze druga wersja z muzyką Roberta Satanowskiego. Śpiewana ta piosenka była przez Ewę Błaszczyk. Z piosenką w wersji Edyty Geppert jest jeszcze związana jedna smutna historia. Otóż Edyta Geppert śpiewała tę piosenkę krótko po śmierci swojej mamy i poprosiła Agnieszkę Osiecką, żeby jedną ze zwrotek właśnie mamie dedykować. Jest tam też jeszcze jedna zwrotka. Zwrotka adresowana do mojego kraju. I to jest też jeszcze jeden taki patriotyczny w stylu Agnieszki Osieckiej akcent w naszym koncercie. Kolejna piosenka to W żółtych płomieniach liści. Powstała w 1968 roku. Przepiękna piosenka, którą równie pięknie śpiewali Andrzej Zieliński i Lucja Prus. To jest piosenka o pożegnaniach, piosenka o miłości. Tak rzeczywiście miała być odbierana, chociaż wtajemniczeni wiedzieli, że chodzi tam nie tylko o takie miłosne rozstania i pożegnania. To było krótko po wydarzeniach 1968 roku, po pamiętnym marcu. Bardzo wielu artystów, w tym i Zieliński, i Lucja Prus, i Agnieszka Osiecka, żegnali wówczas kogoś. I wreszcie na koniec tego bloku trzech piosenek usłyszymy piosenkę Na brzozowej korze z muzyką Macieja Małeckiego. Piosenka ta, z którą historia się chyba nie najlepiej obeszła w tym znaczeniu, że sądzę, że należało jej się trochę więcej sławy niż przypadło jej w udziale. Ale tak to jest często, zwłaszcza w sytuacji, kiedy piosenka powstaje obok jakichś wielkich przebojów. Spotyka to zresztą też artystów, bo czy ktoś z Państwa zna twórczość Macieja Małeckiego? To znakomity kompozytor nie tylko piosenek, ale również muzyki poważnej.
No, jego utworów i o jego twórczości wiemy raczej niewiele. On bardziej jest nam znany z tego, że był mężem Anny Seniuk. Proszę Państwa, nie żałuję, piosenka z repertuaru Edyty Gebert dziś w wykonaniu Julii Jeziorowskiej. Przeciwnie, bardzo Ci dziękuję, mój kraj.
żałuję z piękną muzyką Seweryna Krajewskiego, a teraz w żółtych płomieniach liści śpiewają Damian Kulej i Kornelia Musiał. Yeah.
tak. Choć na mej ręce lśniła stroga, obrączka jaką noszą ptaki. I ty żegnałaś nieraz kąt, za chmurą, za chmurą, za brą. Na brzozowej korze śpiewa Mateusz Łopat. Na brzozowej korze, na niebieskim szkle, pisze list za morze, za zieloną mgłę. A ty nic mnie nie rozumiesz, a ty piszesz na piołunie i sam diabeł listy twe śle. Moje pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa, ty na dzikim piszesz w zie. Gniewam się ja na ciebie, nie mam się sam sił. Zostanie ci po mnie dziura w niebie i gdzieś na drodze był. Rozejrzę się ja za innym, rozejrzę się dobrze w krąg. Zostanie ci po mnie list niewinny, ślad zapleciony krąg. Wtedy ty za mną przybiegniesz aż tu, w noc albo rano zostaniesz bez tchu. Chociaż domu będzie bieda, chociaż życi gwiazdki nie dam, twoja łódź przypłynie na mój brzeg. Chociaż domu będzie bieda, chociaż życi gwiazdki nie dam, twoja łódź przypłynie. Kocham się ja na małym, podkocham się z całych sił. Zostanie ci po mnie płacz i nawet gdzieś na drodze był. Obejrzy się ja za innym, rozejrzę się tam i tu. Zostanie ci po mnie ślad na wietrze i kocik z białego psu. Na brzozowej kurze, na niebieskim szkle, pisze mi za morze, za roztracione. A ty nic mnie nie rozumiesz, a ty piszesz na pionie i sam diabeł listy twoje śle. Pismo gra i śpiewa, moje pismo łzy wylewa, ty na dzikim piszesz się.
Będzie jeszcze bosanowa, ale najpierw garść wspomnień. Oto co pisze o Agnieszce Osieckiej Krystyna Janda. Agnieszka mnie fascynowała takim niezwykłym zapotrzebowaniem na kontakt z drugim człowiekiem. Kiedyś powiedziała mi takie zdanie: zawsze wolę zamienić dwa zdania z kimś żywym, niż przeczytać nawet najmądrzejszą książkę. No i miała Agnieszka Osiecka rację, bo bardzo często w kontaktach z drugimi ludźmi znajdowała inspirację do kolejnych tekstów. Jest taka piosenka, którą Państwo doskonale znają. Czy te oczy mogą kłamać? Tekst, inspirację do tego tekstu Agnieszka Osiecka znalazła podczas towarzyskiego spotkania, w którym uczestniczył między innymi autor muzyki, wykonawca pierwszej tej piosenki, Jan Pietrzak. Podobno Państwo siedzieli w kawiarni antycznej, to jest przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie, tam się śmietanka artystyczna często spotykała, no i rozmawiali. Była również Maryla Rodowicz. W pewnym momencie zaczęto z jakiegoś błahego powodu krytykować Jana Pietrzaka, a on miał podobno zrobić takiego wielkiego teatralnego zeza w stronę wszystkich i powiedzieć: no spójrz, czy te oczy mogą kłamać? Agnieszka Osiecka chwilę się zastanowiła, od razu mówi: słuchaj, ja ci z tego zrobię tekst. I tak jak obiecała, tak zrobiła. I tak powstała jedna z bardziej znanych piosenek Agnieszki Osieckiej, takich kabaretowych piosenek, ale trzeba przyznać, że z dość poważnym, takim życiowym podtekstem. Czy te oczy mogą kłamać? A jeszcze wcześniej, zanim tę piosenkę usłyszymy w wykonaniu Adama Stanika i Emilii Hejduk, będzie Bossa Nova do poduszki. Tę piosenkę zaśpiewa Jagoda Wytych. Yeah.
wybyt, a teraz jest piosenka Jana Pietrzaka i Agnieszki Osieckiej. Czy te oczy mogą kłamać? Wyjątkowa przyjaźń dwóch kobiet i wyjątkowa relacja artystyczna. Maryla Rodowicz mogła sobie pozwolić na bardzo wiele wobec Agnieszki Osieckiej, na przykład na dość ostrą krytykę. Wspomina sama takie czasy, kiedy Osiecka przynosiła jej teksty, które pisała dla STS-u i Maryla miała ponoć mówić, co ty mi tu dajesz, to są teksty do jakiejś gazety porannej? Nie chcę tego, popraw to. Osiecka się podobno w ogóle nie obrażała. Można jej było powiedzieć wszystko, jak wspomina Rodowicz.
Zdarzało się, że poprawiała teksty tak długo, aż byłam zadowolona. Była jednak jedna piosenka, co do której Osiecka pozwoliła sobie nie zgodzić się z Marylą Rodowicz. To był sławny przebój Niech żyje bal. Maryla Rodowicz podobno wprost pytała: jak ty uważasz, co to jest chłoporobotnik jak boa grzechotnik? Przecież tego nikt nie zrozumie, ty musisz to zmienić. Podobno to był ten jeden raz, kiedy Osiecka się naprawdę po prostu wściekła. Zaczęła tupać nogami, powiedziała, że nie zmieni ani jednego słowa, bo ten tekst jest genialny. No i okazało się, że się nie pomyliła, ten tekst nas hipnotyzuje do dzisiaj. Sama zaś Osiecka o relacji z Marylą Rodowicz pisała tak. Twórca piosenki i piosenkarz są trochę podobni do małżeństwa. Jeśli chodzi o moją współpracę z Marylą, to gdybym patrzyła na nasze kontakty jak ktoś z boku, 5 groszy bym za to nie dała. Z kolei Maryla Rodowicz o Agnieszce Osieckiej mówiła. Muszę przyznać, że przez to, że widywałam ją codziennie, zapominałam o tym, że mam do czynienia z tak wybitną artystką. Posłuchajmy piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz z tekstem Agnieszki Osieckiej. Diabeł raj. Sister.
Agnieszka miała wielką skłonność do zdrady, pisze Magda Umer. Często nudziła ją rzeczywistość, w której już trochę pobyła. Nie była w stanie wytrzymać nudy albo po prostu zwyczajności. Rozkochiwała w sobie ludzi, zwierzęta, rośliny i porzucała w pół roku, w pół zdania. Nagle, może nawet nieoczekiwanie dla niej samej, pisała: nie umiem inaczej, ja się rozwijam przez zdradę. No i odchodziła rozwijać się, ale tylko na nasze szczęście. My mieliśmy coraz piękniejsze piosenki, a ona była coraz bardziej samotna i nikt nie umiał jej pomóc, chociaż parę osób próbowało. Osiecka miała tendencję do pakowania się w rozmaite trudne sytuacje. Nierzadko przyjaciele musieli jej pomagać wyplątywać się z rozmaitych tarapatów. Ciekawe, ile jest Agnieszki Osieckiej w bohaterce piosenki Dwa wesela Mary Lou, o której Osiecka pisze: wybaczcie jej, przebaczcie jej, nie miejcie za złe tego jej, bo nie najgorszy miała styl. Dwa wesela śpiewa Julia Przybylska. Na później miłości. Nie mówcie jej: przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu, bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi zziębnięta staruszka i mówi: przepraszam, musiałam pomylić adres. I pstryk, iskierka zgaśnie, pisała Agnieszka Osiecka. I trudno nie zgodzić się ze słowami poetki, zwłaszcza jesienią, kiedy dzień jest coraz krótszy, kiedy pora odlotów,
Agnieszka nie dożyła starości, ale miała świadomość przemijania własnego i świata. Tak pięknie umiała o tym pisać. O przemijaniu życia, niezwykłego balu, na który nie zaproszą nas drugi raz. I z takim wdziękiem, z przymrużeniem oka umiała narzekać, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, bo czy warto poświęcić się tłuc. Pełna miska i radio plema, zamiast płaczu, co zrywał się spód. Co zrywa.
Daniel Kulej. Jagoda Wytyk. Julia Jeziorowska. Adam Stanik. Mateusz Łopat. Martyna Kozioł. Kornelia Musiał. Kornelia Dusza. Emilia Hejduk. Roxana Kubicka. Julia Przybylska. Nela Kucharczyk. Grali Wojciech Królikowski, instrumenty klawiszowe. Wojciech Gorzelak, perkusja. Adam Ścigała, gitara basowa. Tomasz Szejka, gitary. Piotr Wierzba, saksofon. Życie to...
show me she's so